Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mares i witam was w kolejnym odcinku, a raczej trzeciej części z First Lucas The Sims 4 pory roku. Chciałem już powiedzieć co innego, ale okej. Słuchajcie, zapomniałem kompletnie jak się nagrywa i musicie mi wybaczyć to, znaczy mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że nie było długo odcinków na kanale. I nie było żadnego ani odcinka z Simsów 2, ani odcinka w sensie części First Lucas z Simsów 4, więc musicie mi to wybaczyć naprawdę, bo naprawdę planuję powrót na kanał simowy, tam gdzie są simowe filmiki, tam gdzie robię simowe seriale, Sims Movies i tak dalej. Ponieważ też piszę scenariusz do 8 odcinka Czarodziejek i tak będzie dubbing. Będzie dubbing. I gromadzę ludzi, znaczy już mam na główne bohaterki, już mam dwie dziewczyny, aby użyczyły głosu. Jeszcze tylko szukam trzech chłopaków i jednej dziewczyny do roli. W sensie do użyczenia głosu. Więc możecie się spodziewać nie, że niedługo odcinka, bo nie wiem kiedy konkretnie będzie odcinek na kanale się pojawi. Ale pojawi się, tylko muszę mieć na to czas i chęci na montowanie i tak dalej, a za miesiąc zaczynam studia 20 października, więc na to będę miał coraz mniej czasu i muszę poświęcić się trochę, a raczej bardzo studiom. Dobra, słuchajcie, mamy jesień, już są, widzicie, żółte liście. Dzisiaj będzie mi towarzyszyła Magda Gessler, która aktualnie śpi. A ja właśnie tutaj robię, raczej idę sobie zjeść coś, bo już jest czwarte nad ranem i mam w planach dzisiaj zrobić, to jest dzisiaj, nie? Tak, dzisiaj jest święto zbiorów. Ogólnie to święto zbiorów było w piątek, czy tam w czwartek, nie? Ale ja przyniosłem to święto na poniedziałek i dodałem kolejne święto po tym dniu, czyli Halloween. I wiecie co? Mam tego moda na zabijanie. Więc wpadłem na taki pomysł, aby zrobić krwawy Halloween. Pod takim sensem, że wszyscy, którzy przyjdą, nasi goście, bo oczywiście mamy już zaprzyjaźnionych simów, za pomocą kodu to zrobiłem, linka do listy kodów, całej listy nowych, znaczy wszystkich kodów do czwórki, bo ostatnio zauważyłem na Facebooku, że DotSim dodał na swoją stronę wszystkie możliwe kody do Simsów czwórki, którego serdecznie pozdrawiam. Karol, pozdrawiam. I był tam kod. Boże, ja mody i kody mylę. Był tam kod na dodawanie sobie przyjaciół do rodziny. I też był różnorodny, tam są mody. Nawet możecie mieć takiego moda, który spowoduje, że w okolicy gdzieś trzaśnie piorun, mimo że jest czyste niebo. Jakby powiedzieć, piorun z jasnego nieba. O. Więc dzisiaj sobie zrobimy przyjęcie takie święto zbiorów, czyli ozdób, bla 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 i takie tam. To od 6 się zaczyna, czyli za godzinę. Mógłbyś łaskawie posprzątać, nie chce ci się. No dobra, wybaczam, będziesz sikać. Czy jest tutaj umywalka? Mogę do umywalki? Mogę. Dobrze. Madzia śpi. Madzia siku. Dobra, wake up. Jesteś pogodny, o red, miło. Także plan jest taki, że dzisiaj zrobimy sobie takie łagodne przyjęcie, normalne. Czemu ta skrzynka tam leży? Łagodne, przyjemne przyjęcie. A jutro zrobimy rzeźnię. Aha, jeżeli byście się chcieli dowiedzieć, skąd jest ten dom, bo ja tego domu nie budowałem, bo jestem za leniwy na czwórkę, żeby budować. Oto taki piękny dom. Już wam mówię, kto jest autorem tego domu. A, autorem tego domu jest oto ten gościu, albo gościowa nawet. Nie wiem, jak się czyta ten nick, ale serdecznie tą osobę pozdrawiam. Tę osobę pozdrawiam. Dom się nazywa Autumn. Zawsze mam problem, jak to się czyta to Autumn. Ale przeczytam po polsku Autumn House. Home raczej. No. Bardzo ładny domek, klimatyczny akurat w klimacie jesieni. W sumie to nie musiałem go już dekorować w środku, bo już mam halloweenowe te śmieci na ścianach, że tak powiem. Gdzie ty idziesz na kompa, coś ty zwariował? Wiesz co, nie. Idź się przebierz może łaskawie, gdzie ty masz tutaj tą. Tu masz. Zmień strój. Na co dzień. Z tym wiem, że mogę kliknąć na simie,
ale stroje i tak dalej, ale mi się nie chce, bo jestem przyzwyczajony do dwójki. Ho, ho, ho. Dobra, co ja chciałem nim robić? Może zadzwoń do kogoś, może tak łaskawie, nie wiem. Do Dominika zadzwoń. Porozmawiaj sobie z Dominikiem, proszę bardzo. Madzia sobie jesz, a czemu ty nie siedzisz? Usiądź sobie. Wow, święto zbiorów, yeah! Dobra, co my tu mamy? Ona chce... Magda uwielbia tę tradycję. O, zdób. No dobrze. Nadzia, moja droga. Zrobimy zaraz imprezę. Sobotuj. Co? Ozdoby można rozmieszczać samodzielnie albo zaproponować to innym simom. Co mi tu przebiegło? Bo tu coś widziałem, że mi coś przebiegło. Nawet nie wiedziałem. Powieść dekoracji, proszę bardzo. O Boże. Okej. Okay. A ja jakie mam tutaj? Co ty chcesz? Świąteczne gnomy. Aby wziąć udział, znajdź gnomy na parceli, zacznij klikać. Obdaruj gnoma. Kopnij. Obdaruj gnoma. O, wręcz kawę. No, można mu wręczyć kawę. Jeszcze zrobimy wieczorem imprezę. Tu jest jeszcze jeden gnom. Temu damy sałatkę. Gdzie są gnomy? Gnomy, gnomy, ja was wołam. O, a co to za kamień? Badaj. Dobra, nieważne, walić tego kamienia. Poświęć trochę czasu na rozmyślenia i okaż wdzięczności. Aby wziąć udział, porozmawiaj z innym teamem o tym, za co możesz wziąć dziękczynienie, wyrazić dziękczynienie. Wziąć dziękczynienie, Boże. Czemu ty jesteś flirciarskim nastroju? Ja ciebie nie chcę flirciarskim. Dziersz się, o, proszę bardzo. Wystawny posiłek. Przyrządź wystawny posiłek, klikając na lodówkę lub kuchenkę. Kuchenkę lub lodówkę. Aby zacząć odczuwanie, bla, bla, bla. Zawołaj, dobrze. Magda, wąt z tego kompa. Arr. Czekajcie, to chyba nie to. Dziel się nastrojem, to jest to? I don't know. O. Było. Wyraź dziękczynienie. O. Wow, coś mi się kliknę. Wow. Yeah. Dobra, idziemy sobie coś zrobić do żarcia. Mimo, że nie jesteśmy głodni. Ale co to możemy sobie zjeść? Dobra, to skreślmy. Przyrządź wystawny posiłek. kolacja z szynką. Kolacja z indykiem z tofu. Z indykiem. Nie chcę tofu, nie chcę wegańskiego. Żeby nie było, że mam coś do wegetarian, czy tam do wegan, ale nie. O, a czemu ci się świeci taka areolka? Maisie. Znam tą piosenkę. Ale to później pośpiewamy. Święta pośpiewamy. O Jezus. Coś mi się znowu klika. Nie mogę cylnąć w syna. Dobra, Magda, moja droga kochana. Moja droga kochana Madziu. Stroje. Tak, no do naga na pewno. Pierwszy strój. Świąteczne gnomy. Dobra, to ja ci to spełnię, żebyś... No tak, co to jest? Otwórz paczkę nasion wiosennych. Okej. Okay. Nie wiem, co to było. Czy są jakieś jeszcze gnomy? Czekajcie, musimy poszukać gnomy. Gnomy na tej parceli, gnomy na tej parceli. Co to się świeci? Aha. Dobrze, zepsuło się. Dobra. O! Jakiś rozwścieczony. Błagaj o wybaczenie. Aha, bo on mi tu psuje. Znaczy, ja mogę to wywalić. Tu jest śmietnik. Błagaj go. Czy ty to robisz, czy się obierdzielasz? W dwójce to już by było raz, dwa zrobione, a w czwórce to trwa wieki, bo muszą się rozmyśleć, pomyśleć.
Bahira. Oh, oh, Zaful. Oh, yes. O, tradycja ukończona. Na Sufi. Czy ja mogę z nim pogadać? Aha, bo ty robisz tą pieczeń, no dobrze. Moja kochana Madziu, usiądź sobie. Jeżeli tak sobie bardzo chcesz usiąść, a ty tam robisz tą świąteczną pieczeń. Strasznie mały ten dom. Denerwują mnie te wszystkie świecidełka, pierdółki, co latają. Że tak brzydko powiem, gówno widać. No wyłącz ten czas. No bierz tą... Tak, do prawej, do prawej, takie tam, no tak. Dobrze. Przełóżmy tą pieczeń tutaj. Mogę to położyć, o, chociaż tu. Zawołaj na wystawny posiłek. Ciumcia! Ciumcia! Ciumcia, ciumcia. Madafaka. Nie wiem, po co ta miska na jedzenie dla kota tutaj jest, czy tam do zwierzaków. Te kotki sobie zostawmy, bo są fajne. Ciumcia, ciumcia. Madafaka. Madzia, ciumcia, ciumcia jest już, chodź. Chodź na ciumcia, ciumcia. Ty gdzie leziesz? Koleś, z jasnej cholery. Jedz, kurde, tego pierdzielonego indyka. I usuńmy te głupie patelnie, bo jeszcze nam spadną na łeb. Denerwują mnie te patelnie. I co, będziesz tak stała? Pokaż obiekty związane z tym świętem. Okej. Okej. No dobrze. Super, cieszę się bardzo. Świąteczne, znaczy świąteczne, w sensie świąteczne... bożonarodzeniowe... rzeczy były w halloweenowych rzeczach, albo no, dobrze, nieważne. Koleś, nie wkurzaj mnie, dobrze? Jedz tego cholernego indyka. O! Schowajmy to gówno, zanim się po prostu zepsuje. Nie możecie gadać między sobą, nie wiem. Śpiewaj o piosen... O czym? Dobra. Dobra, jedzcie. Jubi, jubi, bi, bi, bi. No jedz to. Co to było? Wyłącz to. Obdaruj... Czekajcie, czy ona ma jakieś tutaj jeszcze? Ona chce... Zostawcie tego kompa! Nie, ja to usuwam. Ja usuwam tego kompa, bo nie wyrobię. Oni po prostu się wzięli na tego komputera jak nie wiem co. Jak mucha do gówna. Sprzątnij to ładnie. Jeszcze zrobimy imprezę. Zaprosimy gości. Jeszcze troszeczkę. Jaka w ogóle jest taka temperatura? Jest chłodno, jest słonecznie. A drzewka już, że tak powiem, swoje listki jakoś opadają? Czy nie? A, tutaj ktoś się bawi w plastelinowych liściach. Okej. Okay. Nie, no spoko, ja tam nic nie mam do tego, no co, no co, no co. No dobrze. Czemu ty jesteś oszołomiony? Przejedzenie, tam pierdzielisz głupoty. Madziu, Madziu, Madziu. Madziu, ty chcesz porozmawiać sobie z kimś. Dziel się, nie, przyjazne. Narzekaj? Nie, 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 nie narzekaj. Wyraź. No. Żeby ci spełnić to pragnienie. Proszę bardzo. W sensie, nie pragnienie, tylko to coś, to co. O, proszę bardzo. Edytuj święto. Zakończ święto. W sumie to zaczekajcie. Możemy zrobić teraz imprezę. Gdzie mamy telefon? Tu jest telefon, dobra. Wykup... Nie, nie, nie.
Planuj wydarzenie towarzyskie. Jedziemy z koksem. Halo, dzień dobry, chodźcie na imprezę, a jutro zostaniecie zabici. Nie, no żartuję. Tak na serio to nie żartuję. Impreza taneczna, przyjęcie urodzinowe, upiorne przyjęcie, ło. Ło. Uroczysta kolacja. Wesele, nie. Nie wiem, co wziąć. Weźmy uroczystą kolację. Gospodarz, no to Madzia będzie gospodarzem goście. Nie czaję czegoś. Czemu nie mogę ich zaprosić? Halko, ja chcę ich zaprosić. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. To chyba ja będę musiał zrobić, niestety. Niestety. Uroczysta kolacja. No dobra, Madzia będzie gospodarzem. Ej, ale ja przecież... Ej, dlaczego nie mogę? Żwinowiec. Ale lipa. Mogę tylko tego gościa zaprosić. Ja się tak nie bawię. Wyślij SMS-a. Wyślij SMS-a. Możemy wysyłać im chociaż SMS-y, żeby było, że... Że ich znamy, no co? Co to za dźwięki dziwne? No dalej, wysyłaj. Czasu nie mamy. No dobrze. Czekaj, klikam. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Może zobaczymy teraz, może będzie. Chyba, że nie możemy zrobić... zaraz, czekajcie, muszę to odczaić. Że nie możemy zaprosić ludzi. Tylko możemy zrobić przyjęcie domowe po prostu. Wymagane dwóch. Ale czemu tylko dwóch? Okej, czekajcie chwilę, zaraz do was wrócę. Nie wiem, co się stało, ale zrobimy to inaczej. Zaprosimy... Po prostu ich zaprosimy. Zaproś. Nie mogę. Zaproś. I też nie mogę. No dobra, to najwyżej będziemy mieli na razie tylu. Wyłącz to gówno. Zaraz tu będzie. Super, supidupi. Cieszę się bardzo. O, ktoś przyszedł. Ktoś przyszedł. Dobra. Co? Wyślij kartkę z podziękowaniami. Okej. No dobra, czekajcie. Gdzie jest ten blondyn, który ty przylazł? W kiblu siedzi oczywiście. No dobrze. Przyjazne powitanie. Nie gruta. Na pewno tak. Przyjazne powitanie. Tego już mamy w pewnym sensie przywitanego. Oni co, biegną do nas? Nie, myślałem, że biegną do nas. Siemaneczko. A ta co robi? Czemu ona w kapeluszu się kąpie? Jakaś dziwna laska. No, skreśliło mi się to. Ach. Gdzie ona jest? Dobra, nieważne. Przyjazne powitanie. Wyraź dziękczynienie. Nie, musimy najpierw się przywitać ze wszystkimi. Wszystkie gnomy na balkonie siedzą. Nie, czekaj, tutaj jest ona. Stój. Pierdziele, Sims 4, jak ja was... Kurde, nienawidzę.
No przywitaj się z nią. Przyjazne powitanie. Pręż muskuły, tap. Narzekaj, nie. Jest tu gdzieś wyraź... dziękczynienie? Nie narzekaj, nie to dziękczynienie, ty jesteś chory. Dziel się! Proszę bardzo. No i co? Przyszliście tylko zżreć i nic? Jakieś nasiona tam były, to wziąłem, otworzyłem. O, Madzia to jest w towarzystwie, już się bawi, no. Usiądź sobie do nich. Dołącz się do nich. Kurde, koleś. Czy ty masz jakiś problem? A, bo tak, bo Madzia tu siedzi. No dobrze, to usiądź do niego i pogadaj z nim. Madzia sprząta. Nieźle, nieźle. Dobra, pogadaj sobie z nią. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. Czemu ty go przytulasz? Idź sobie. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. Tak, i jutro was wszystkich zabiję. Boże, jestem okrutny. Jestem okrutnym człowiekiem. Jeps, jeps. Mam już czterech najlepszych przyjaciół. Czy mogę zadzwonić do nich, żeby przyszli tutaj? Bo ja już zbieram ludzi do rzeźni. Ojoj. Męczeni jesteście. Siku wam się chce. Tracąc ze sobą kontakt, już się nie przyjaźnią. Jakim cudem. Przecież jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Przestańcie gadać pierdołki. Plotkuj. Co to pierdzielasz, koleś? Naprawdę muszę już iść, dzięki. No dobra, idźcie sobie, Jezus. Nikt was... praktycznie nie zapraszał. Dobra. Przyjazne powitanie. Proszę bardzo. Co ty robisz, Magda? Okej. Okay. No dobra, przywitaj się z nim. Czy możemy zostać najlepszymi przyjaciółmi? Strać sekret. Czemu on gada sam ze sobą? Przyjazne powitanie. Nie wiem, nie ogarniam. Sims 4 są dla mnie za skomplikowane. Tak, tak, super, cieszę się bardzo. A, bo wy jesteście dobrymi przyjaciółmi już. No dobrze. No dobrze, to już wszystkich mamy praktycznie na rzeźnie. Mam nadzieję, że jutro ktoś przyjdzie i będę mógł zaprosić. Zdejmij ozdobę. Wow. Dobra, zdjąłem. Chciałem zobaczyć animację, jak zdejmują się z ozdoby. Dobra, koleś, przestań z nimi farfolić. Idź siknąć. A Madzia jest, nie jest w ogóle zmęczona. Przyjazne powitanie. Czemu ci Zimowie mają takie wieśniackie ubrania? Ja pierdzielę. Pomóż naprawić złe relacje z Moirą. Aha. Już nas nie lubi. Już nas nie lubi, po prostu. Obraź. Odpowiedz obrzydliwy dowcip. Nie, przyjazny. Zapytaj o zawód, nie. Zdeklaruj coś tam, sympatię do pogody, do słońca. Słuchajcie, lubię słońce, a wy lubicie słońce? Mam nadzieję, że lubicie słońce, bo ja lubię słońce. Tak.
Nie, grać też tak. Koleś, kurde, już jest 20, możemy iść spać. Czekajcie, pożegnajmy się. Nie, Macie mogę sobie tutaj z nimi gadać. A sobie pójdziemy spać. Dobrze. O, trzeba śpiewać, już sobie idą. Ej, ale to nie jest ten czas, to jest piosenka na Nowy Rok. Co ty śpiewasz, koleś? Idź do domu, wynocha stąd, już. Idź stąd. Pod dłużej, na pewno. Ten się naprawdę muszę już dzięki że wspólne spędzenie czasu. Super, cieszę się bardzo, idź sobie, pierony. Idź spać. Zakończmy to święto już może, co? O, 500 punktów. Każdy dostał. Czy ja mogę to usunąć? Za te gnomy coś będę miał. O, 200. Ale w sumie to mi tak nie robi, bo mam i tak milion. Gdybyście się pytali, skąd tyle hajsu. Czekajcie, sprzedajmy te głupie nędzne torebki z nasionami. One są nam w ogóle niepotrzebne. Dobrze, oni się wyśpią. A ja do was wrócę rano. A raczej będziemy robić imprezę halloweenową, więc do usłyszenia rankiem. Okej, okay, zaczynamy Halloween. Yeah. Dobra, co my tu mamy? Imprezowy nastrój. Aby wziąć udział, dołącz do interakcji związanych z imprezowaniem, takich jak wypij, tańcz, graj na instrumencie, flirtuj, opowiadaj dowcipy lub śpiewaj. Udekoruj, to już wiemy. Aby wziąć udział, kliknij na twojego sima i wybierz, załóż kostium, a następnie wybierz zabawne przebrania. Okej. Okay. Aby wziąć udział, wykonuj upiorne interakcje z duchami, wampirami i obcymi. Możesz wziąć, możesz również rzeźbić lub grać upiorne melodie na piszczałkowych organach. A czekajcie, czy ja tutaj nie położyłem, czy ja tego nie położyłem? Tego z upiorności do robienia dyń. Gdzie ja to położę? Chyba na dworze sobie położę. Tu jest dużo miejsca. Możemy położyć takie ze dwa stanowiska. Jest kapsa sam. Zamiast shifta to kapsa przytrzymuje. Tutaj. Czarne oczywiście musi być. Tylko zrobimy to na imprezie halloweenowej. I co my tu mamy jeszcze? Psikus albo przysma. Weź, aby wziąć udział, kliknij dzieci, które które zapukały do twoich drzwi i wybierz psikus lub przysmak. Ale ja na razie żadnych dzieciaków tu nie mam. Żadne dzieci jeszcze nie przyszły. Dobra. Czy ja to już mam zrobione? Przecież nie mam nawet tego udekorowanego domu. Powieść dekoracja. O, wow. Ale brzydko. Czekajcie, świąteczne dekoracje, święta Halloween. Nie, dobra, nie zostanie tak jak jest. Śpiewaj razem. Nie, dobra, zostawmy takie jakie są. Czy ja mogę zrobić ćwicz śpiewanie? Załóż kostium. Listonosz astronauta Boba Fett, czyli lider. To Darth Vader. Łotr, przemytnik, pokojówka. Będzie pokojówką, maskotka na worożce, Luke Skywalker. Nie, czekajcie, poczekajmy sobie jeszcze troszeczkę. Madzie jest rozbawiona, ale i siku. Możemy też zrobić fajerwerki. No, tutaj na fundamentach są lampki. Patrzcie. To będzie krwawy Halloween. Dobrze, słuchajcie. Wracam do was po paru zimowych godzinach. Zorganizujemy to przyjęcie. Przyjęcie towarzyskie. Gdzie to było? Tutaj. Znaczy wydarzenie towarzyskie. Zaprośmy wszystkich na upiorne przyjęcie.
Upiorne przyjęcie. Madzia będzie gospodarzem. Zaprośmy tak, jego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć simów będzie, plus my to będzie 8. Żywieniowiec, mogą być te. Miksologa, nie? Rezydencja Marys. Dobrze. Nawet nie wiem, czemu tak się nazywamy, ale okej. Gotowe. Macie za ciebie liderkę, seriously? Nie. Zmień kostium na pokojóweczkę, proszę cię bardzo. Pokojówka. Macie. Kim ja jestem? Policjantem? Nie, ja chcę być... chcę być Skywalkerem. Proszę bardzo. Ta się przez czarownicę przybrała. Ta już tutaj normalnie ogień robi, już wie, co ją czeka. No dobrze. Idziemy drążyć dynię. Wyrzyśp. Pomarańczowa. Standardzik. Nie, jeżeli już zostaw. Dobrze. Madzia już ma wszystkie spełnione. Aha. Ten przebrał się za lamę, okej. Ale jak to się stało, że ty już masz tutaj to spełnione? Co ci ludzie robią, że są wszyscy w ubraniach pizzermanów? What the fuck? Nie mam pytań. I tak wszyscy zginiecie. Wasza ostateczna godzina będzie o 19, więc możecie się... No. Jezu, co za kółko różańcowe się zrobiło. Dobra, my tutaj drążymy tą dynię. Kim ty jesteś w ogóle? Co ty jesteś? Nastolatek. Przysmak, zostawmy. Bądźmy dobrzy. Bądźmy dobrzy, dajmy przysmak. Aha, przeniknęli przez mrek, okej. Proszę, masz, otruj się. Dostaniesz sraczki, wiesz? Tak w ogóle to wejście mamy do domu tutaj, ale okej, jak skoro tak to znaczy, jakoś wejściowy, nie? No dobra, jak od frontu, no to spoko. Czy możemy się nachlać? Ćwicz śpiewanie. Chociaż nie. Kim ty jesteś? Żywieniowiec. Czy mogę od ciebie coś dostać? Pochwal kostium. Ja coś tam gotuję, okej. No dalej, kurde. Dobra. Dupa. Nie chce mi się czekać. Zaczynamy rzeźnię. Co my tu mamy w tych nowościach? Extreme Violence. Deadly Interactions. O kurde, siekierą można. Piłą mechaniczną. Nie no, zróbmy po prostu z tego wszystko. No, idziemy bić. Mordercza Magda Gessler stoi pokojówki. A to klaszcze. A, zabiją. Dobrze, zabij go. Okej. A ty tam się nie panikuj, bo i tak też zginiesz, kobieto. Siód. Będziesz postrzelona w głowę, czarownico. Skąd oni mają ten alkohol? Nie. I że jeszcze nikt nie zadzwonił na policję.
Bo można zadzwonić na policję. Czekajcie, zadzwonimy. Call the police. No zadzwoń. Zadzwoń i zapijemy też. Kogoś nas zabiorą. Bo jestem ciekaw, jak to wygląda. Zabieranie przez policję. Maczeta! Przyszedł policjant. Mogę ich zabić? Zabijcie ich. Magdzia, Madzia. Madzia, zabij go. Więcej opcji. Shoot him. Zróbmy zamach. What the fuck? Co tu się odwala? O nie! Madzie zabierają! No i nam zabrali Sim. What the fuck? No i mamy martwych... Mamy trupy w domu. Wytrzyj. Oni nam go nie zabrali. Ej! Oddajcie nam Simu. No dobra. Musimy poczekać tę chwilę. Niech oni już pójdą sobie. Zakończmy to wydarzenie. Aha, bo on idzie do niego po niego dopiero. No dobrze. Jaka beka. Mam nadzieję, że YouTube mnie za to nie zbanuje. Mamy teraz pełno śladów krwi i... No dobrze. Wrócę do was, aż oni nam wrócą do domu. Telefon mu dzwoni. Co to? Witaj, Marcin, dzwonię, żeby poinformować cię o odejściu Sima Jana Borowi. Wydawało mi się, że chcesz... Że zechcesz wiedzieć. No pewnie, przecież on zginął z rąk Maci Gessler chyba. Nieważne. Tak, Mroczny Kosiarz relaksuje się. Czytając sobie książkę. Wrócę do was, aż nam zwrócą Simów. Więc ze dwu. Halloween to było święto naprawdę udane. Święto Halloween było niesamowite. Marcin świetnie się bawił. Udało mu się zdobyć wszystko. Co? Udało mu się zrobić wszystko, co był co sobie zaplanował. Tak. Madzia też. Po prostu zrobiliśmy to, co było zaplanowane, czyli zabić prawie wszystkich Simów. What the fuck? Co to było? Ja nie mogę, ej. A jak to skreślę, Madzi? Najlepszy mod ever. Najlepszy mod ever. Kurde, kocham tego moda. Tak, pozmywaj ślady krwi. Tu też masz ślady krwi. Dobra, słuchajcie. What the fuck? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, kiedy kolejny się pojawi. Ale mam nadzieję, że prędzej niż ten, niż ten. W sensie... First Look. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam First Look się podobał. Mam nadzieję, że podobała się wam krwawe Halloween. Następne święta, które zrobimy, to będą... to będzie Boże Narodzenie. O, Madzia się przyciąga. Będzie Wigilia, będą święta, czy tam rodzinna fiesta, czy jak to się tam nazywa. Madzia sprząta. Trzymajcie się, na razie i do następnego odcinka albo do jakiegokolwiek live'a, do czegokolwiek. I no, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia. Cześć!